Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Udało się! Znakomicie, tak. Wygląda na to, że opanowałeś to zaklęcie. O! Jest tu także karta kolekcjonerska. Honoria Nutcombe, 1665-1743, założycielka Towarzystwa Reformowania Wiedźm. Co? O nie! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Dementor! Nie, Harry, skup się. To bogin przybrał kształt Dementora, żeby cię nastraszyć. Expecto Patronum! Expecto Patronum! Jeśli jest więcej niż jeden Dementor albo bogin, ich obecność zapewne uniemożliwi ci ruch. Rzuć zaklęcie Patronusa w bogina, żeby go unieszkodliwić. Chwilowo. Zaczaruj każdego bogina w okolicy. Musisz pokonać wszystkich, nim zaklęcie przestanie działać. Expecto Patronum! Expecto Patronum! Udało się! Znakomicie, tak. Wygląda na to, że opanowałeś to zaklęcie. O, jest tu także karta kolekcjonerska. Co? O nie! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Doskonale, Harry. Naprawdę wyśmienicie. Wybacz mi pułapkę i to wszystko. Musiałem sprawdzić, jak się zachowasz, gdy dementorzy cię zaskoczą. Poradziłeś sobie bezbłędnie. Dziękuję, profesorze Lupin. Po lekcji walki z dementorami Harry zapytał profesora Lupina, czy to prawda, że Sirius Black i ojciec Harry'ego byli przyjaciółmi. Profesor Lupin wydawał się zakłopotany tym pytaniem. Powiedział tylko, że dawno temu znał Siriusza, a przynajmniej tak mu się wydawało. Parszywek zniknął! I wiecie, co znalazłem na podłodze? Kocia sierść! Żółta kocia sierść! Sugerujesz, że krzywołap... Właśnie usłyszałem, że mają uśmiercić Hardodziowa za to, że zaatakował Malfoya. Nie mogą tego zrobić! To wszystko wina Malfoya! To jego powinno się ukarać! Coś musi się dać zrobić. Może apelacja?
Apelacja! To jest myśl! Jestem pewna, że czytałam o podobnej sprawie Hipogryfa. Poszukamy w bibliotece. Pójdę z wami, ale jestem wściekły na twojego potwornego kota. Ciekawe, gdzie jest pani Pince. Może krzywołap ją też dorwał. Na pewno pozwoli nam przeszukać księgi pod kątem Hipogryfów. To ważna sprawa. Są przechowywane tam w dziale prawnym, ale jest zamknięty. Musi być jakaś inna droga. W porządku, ale spróbujmy nie wpaść w tarapaty. Kłopoty? Kto mówi, że wpadniemy w kłopoty? Depulso! Depulso! A, Depulso! 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 Ouch! Depulso! 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 Ouch! Depulso! 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 Sprawdź, czy można się jakoś dostać do sekcji prawnej, Ron. Dobra! Alohomora! Carpe retractum! Carpe retractum! Carpe retractum! Tu są schody! Falco e Salon, starożytna Grecja, jako pierwszy opisał przypadek animaga. Sam mógł zamieniać się w sokoła. Alohomora! Wezmę to stąd, Ron. Ty i Harry zostańcie na czatach. Krzykniemy, jak pani Pince się pojawi.